Co się dzieje, Szanowni Państwo, czy kupować złoto, czy kupować jednak nieruchomości, co się bardziej opłaca, mam dla Państwa szokujące informacje, które pokażą czarno na białym że naprawdę świat nie jest zero-jedynkowy i trzeba czasem zastanowić się nad tym, co słyszymy w internecie, co słyszymy w mediach głównego nurcu, co mówią tak zwani um, pu doktorzy, profesorzy szanowni państwo, no i proszę zobaczyć, tutaj mamy, jeżeli chodzi o złoto, teraz porównam złoto, co się bardziej opłaca, złoto czy tak zwane wiecznie um, rosnące ceny nieruchomości e, szanowni państwo, w największych miastach Europy, bo ostatnio jest rozpowszechniana taka głupota, która niesie za to, że Nieruchomości w dużych miastach zawsze rosną, będą rosły. No, szanowni Państwo, widzimy, że nasi profesorowie, nasi doktorzy, to oni nie powinni być, mieć tytułów profesorskich, tylko jasnowidzami powinni zostać, powinni zawsze przynieść szklaną kulę i powiedzieć, szanowni Państwo, w których dokładnie miastach i na pewno w których centrach tych miast, bo teraz Państwu pokażę, jaka, jaki to jest humbug, jaki to jest zwykły humbug. Wmawiać ludziom e, takie kocupoły. Tak więc przechodzimy, Szanowni Państwo, tutaj proszę zobaczyć: mamy e, cenę złota i cena złota w funtach brytyjskich w 2000, tutaj mamy tylko m, na wykresach już, już wykresy są niedostępne od 2004 roku. Do 2004 roku funta brytyjskiego do dolara jest podobnie, i proszę zobaczyć, w 2006 roku złoto kosztowało 300 funtów, dzisiaj to jest prawie 2000 funtów, jednak w 2004 roku złoto kosztowało około 220 funtów za jedną uncję. I proszę zobaczyć, tutaj mamy nieruchomość, w, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii. I ta nieruchomość w Wielkiej Brytanii ma to do siebie, że no, ona była kupiona właśnie w 2004 roku. Widzimy tutaj, prawda? 2004 rok. To jest historia sprzedaży, szanowni Państwo, tej nieruchomości. W 2004 roku ta nieruchomość, którą Państwu teraz pokazuję, proszę zobaczyć, to jest ta nieruchomość. Bardzo ładna, bardzo fajna, bardzo miła w Birmingham, w okolicach Birmingham. No, w spokojnym dosyć miejscu. Proszę zobaczyć, bardzo ładna, bardzo miła, bardzo fajna, bardzo spokojna. Dosyć duża, bo to aż trzy, e, aż trzy, dwie sypialnie, łazienka, no te takie jakieś 70 metrów, prawda? No, fajna nieruchomość e, w takim lovely place, prawda? E, I o co w co z tym chodzi, Szanowni Państwo? W 2004 roku ta nieruchomość została sprzedana za 97 tysięcy, tak? Wtedy złoto było po 200. Wtedy złoto było po 200 yy, funtów za jedną uncję dzisiaj tą nieruchomość chcą sprzedać za 145 tysięcy, znaczy się przepraszam, w 2017 roku sprze sprzedali tą nieruchomość za 145 tysięcy a w, ty w tym roku chcą ją sprzedać w okolicach 140 cóż to, to oznacza bardzo prostą kalkulacją widzimy, że cena tej nieruchomości przez 20 lat wzrosła tylko o 38%. O 30%, szanowni Państwo, 38% w tym samym czasie. W tym samym czasie, szanowni Państwo, w tym samym czasie. Złoto, widzimy. Dzisiaj mamy złoto po 1915 funtów. 1915 funtów. To jest bardzo, 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 bardzo dużo, bo to jest najwyższa w historii. Proszę zobaczyć. Ale przed chwilą dosłownie, przed chwilą 20 maja jeszcze kilka godzin temu złoto kosztowało 1928 funtów. I to jest najwyższa cena, proszę zobaczyć, tutaj już wyższej wyższej nie będzie. 1900 a jest 1955 1955 widzimy najwyższa cena to 1955 funtów e, za e, jedną uncję złota no jeżeli weźmiemy sobie to 1955 i to było kilka dni temu prawda te 1955 kiedy było dokładnie 1955 proszę zobaczyć e, 1955 dokładnie było 24 kwietnia czyli niespełna miesiąc temu no dzisiaj Dzisiaj wielka cena się powtórzyła. W dolarach akurat przebiło swoją najwyższą cenę ostatnią. Fund jeszcze nie, przy, nie przebił tej najwyższej ceny. Do dolara, amerykańskiego, fund, do dolara amerykańskiego złoto przebiło dzisiaj swoją najwyższą cenę wcześniejszą. No i proszę zobaczyć: najwyższa cena funta brytyjskiego do złota, przepraszam, złota do funta brytyjskiego to 1959,55. Podzielić na 212. I to jest, szanowni państwo, 922% nie? swojej początkowej ceny. 922% swojej początkowej ceny. Powtarzam jeszcze raz, to jest 922% swojej początkowej ceny, czyli prawie 1000%, tak? Czyli złoto podrożało 822% na czysto, na czysto, tak? Czyli gdybyśmy kupili w 2004 roku złota, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, Yy, mamy tutaj tą nieruchomość za 97 tysięcy, tak? Czyli gdybyśmy 922 razy, Szanowni Państwo, 97 tysięcy, 97 tysięcy, gdybyśmy kupili yy, zamiast tej nieruchomości złoto w 2004 roku, dzisiaj mielibyśmy, Szanowni Państwo, uwaga. 894 504 funty. No byśmy mieli prawie milion funtów, nie? Milion funtów kupując to złoto. Powtarzam jeszcze raz. Gdybyśmy zamiast tej nieruchomości w 2004 roku kupili złota za 97 tysięcy funtów, mielibyśmy dzisiaj 900 patoli. 900 tysięcy funtów. 5 milionów złotych. A nieruchomość idzie za 140 tysięcy. Rozumiemy to? W Birmingham, w kraju, w którym dalej zarabia się trzy razy więcej, podatki są znacznie niższe, szanowni państwo. Kredyty mają tańsze. Nie są zagrożeni tym, co my. I tak dalej, i tak dalej. W kraju, w którym jest, nie wiem, 300 banków, a u nas 15,5. A zresztą większość to zagraniczna, a reszta to banki państwowe. Rozumiemy to, szanowni państwo? Na. Jeszcze raz, proszę to zrozumieć. W 2004 roku, gdyby kupić zamiast tej nieruchomości za 97 tysięcy funtów złota, to do dzisiaj mielibyśmy, gdybyśmy nie sprzedali po kawałku tego złota 894 504. Rozumiemy to? A gdybyśmy to złoto jeszcze pożyczali komuś na procent, tak? Bo to złoto moglibyśmy pożyczać na procent i domagać się oddania w złocie plus odsetki. <laughs> Rozumiecie to? Tak? Czyli kupiliśmy, czyli kupiliśmy za um, złota, czyli plus do tego jakbyśmy z, pożyczali to na odsetki. No wiadomo, że no spożyczanie jest jak jest, prawda? Ale na inwestycje moglibyśmy pożyczać, prawda? Bo moglibyśmy, no z inwestycjami różnie jest, prawda? Bo, bo to różnie się, prawda, dzieje. Ale gdybyśmy to inwestowali, szanowni państwo, w jakieś... w różne rzeczy, no już nie będę powtarzał, bo to nie chodzi o to, bo tutaj biznesu nie każdy rozumie, a inwestowanie jest łatwiejsze pod tym kątem, bo biznesu nie każdy rozumie. Ale gdybyśmy tylko kupili to złoto, Gdybyśmy kupili tylko to złoto, szanowni Państwo, to do dzisiaj mielibyśmy 900 tysięcy funtów, a ta nieruchomość to 140 tysięcy funtów z 97 na 140 tysięcy funtów, a w te przez te 20 lat było trzeba ją ogrzewać, naprawiać, oświetlać, chronić i płacić od niej podatek, a od złota nie. Tak więc tak, szanowni Państwo, yy, ceny nieruchomości Yy, rostą, tak, rostą, ale tutaj mamy sytuację, w której cena nieruchomości w kraju trzy razy bogatszym, yy, w którym się dalej zarabia trzy razy więcej i tak dalej, kredyty są dwa razy tańsze i powinno to być jeszcze bardziej napompowane. Mamy sytuację, w której cena nieruchomości wzrosła 38%, a w tym samym czasie złoto wzrosło, szanowni Państwo, yy, no, prawie 1000, no 900, prawda, netto prawie 8, ja tam było. No 894 do 894 tysięcy funtów, 504 funciorów i 71 pensów. Szanowni Państwo, naprawdę nie dajmy sobie wpajać tych kocopołów, bo to jest bardzo przykre. Tak, no słuchajcie, no, inwestowanie w nieruchomości jest jedną z i bardzo może być dobrą metodą inwestowania, Pomnażania swojego majątku i nawet pomysłem na biznes, ale w sytuacji, gdy my to rozumiemy. W sytuacji, szanowni państwo, w której my to rozumiemy, dobrze inwestujemy, dobrze kupujemy i gdy my to naprawdę rozumiemy, szanowni państwo, naprawdę, bo to ym, jest przerażające, jak jakie kłamstwo w danym się momencie przelewa przez, polskie, yy, przez polski internet, przez polskie media głównego nurtu tylko po to, aby wyciągnąć z Polaków następne dziesiątki miliardów złotych na to, aby rozdać te pieniądze poprzez naiwnych ludzi, Polaków, czytaj Polaków, zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom. Taka jest w danym momencie sytuacja, tak? Tak więc tak, nieruchomości, Szanowni Państwo, drożeją, czasem są takie miasta, że na pewno drożeją. Ale są miasta, w których wcale nie drożeją lub trochę drożeją. Tylko pamiętajmy, że aby nieruchomość drożała, no to my musimy o nią dbać, bo przecież nieruchomość sama w sobie nie drożeje. Nawet może tanieć, szanowni państwo, może tanieć, jeżeli przecież jej nie naprawiasz, nie ogrzewasz, nie oświetlasz. No to, to gigantyczny pieniądz na to musi pójść. Tak jak w niej mieszkasz i ją naprawiasz, no to tego tak nie czujesz, prawda? Bo to jest ta praca włożona. Ale jeżeli ktoś ma dom i mieszka w tym domu od 30-40 lat i to jest dosyć duży dom, to on wie, co to jest, co to jest ciągle rozpadający się dom, prawda? To człowiek inny człowiek tego nie jest w stanie zrozumieć. Tak? Szanowni Państwo, przestańmy wierzyć w kocopoły i nie wierzcie ludziom tylko dlatego, że mają DR czy prof przed nadwiskiem. Tych ludzi to w ogóle się nie powinno słuchać w znacznym stopniu. Co więcej, też jest problem, prawda, że nie słuchajcie tylko i wyłącznie ludzi, którzy tylko się zajmują nieruchomościami. Ja ich rozumiem, dlaczego oni tak kłamią. Ja rozumiem, dlaczego oni tak kłamią. Znaczy, rozumiem, nie rozumiem, dlaczego kłamią, ale rozumiem, dlaczego oni kłamią. Ro, rozumiem ich powódki do tych kłamstwa. No, nie wszyscy kłamią, może niektórzy w to nawet wszystko wierzą, prawda. Ale widzicie, no w biznesie inwestowaniu nie polega na tym, że inwestujesz w jedną rzecz, tak? Okej, okay, nieruchomości są fajne. Ja jestem generalnie fanem nieruchomości, lubię, jak się budują fajne nieruchomości, dobrze budujmy, dużo, fajnie, ładnie, prawda? Najlepiej jeszcze tanio. Yy, kupujmy, miejmy, prawda. Yy, powiększajmy metraż na osobę w Polsce, fajnie, yy, ale no sorry, ale w wmawiać całemu narodowi, że nieruchomość jest jedyną drogą do wzbogacenia się, no to widzimy. Przez takich ludzi, szanowni państwo, przez takich ludzi, przez takich ludzi omija nas gigantyczne bogactwo. Omija nasz naród gigantyczne bogactwo. Gigantyczne. Gdy takich ludzi jest trochę, ok, No bo to, to wiecie, no nie... Wiecie, no można zarobić na lodach, idą yy, 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 wakacje, można zarobić na fast foodach, hamburgerach, można zarobić na lodach, prawda, jakichś tam lemoniadach i tak dalej. Tak, ale jeżeli każdy zacząłby sprzedawać lemoniadę, hamburgery, pizzy i lody, no to wiadomo, że nikt na tym nie zarobi. Tak samo jest z nieruchomościami, szanowni. Tylko problem w tym jest taki, że na nieruchomości dają... Yy, szanowni Państwo, coraz większe to wynalazki, zabierają nam miliardy i dają ludziom to w kredytach, więc te nieruchomości są pompowane. Wyobraźmy sobie, że mamy gospodarkę, w którym każdy zaczyna stawiać sobie budkę z hamburgerami, lemoniadą, z lodami, jeden z lodami, i wszędzie powstają te budki. No ale, dlaczego im idzie? No dlatego, że państwo stwierdziło, że będzie udzielać kredytów 0% na hamburgery z budek. <laughs> I na lemoniadę z butek ale to tylko będą kredyty na lemoniadę i hamburgery. No to każdy będzie chciał zarobić. Każdy hamburgera będzie chciał, bo to ludzie będą mieli pieniądze na hamburgery. Tak samo kredyt hipoteczny 2%, 0% jest tylko i wyłącznie na zakup nieruchomości, tak? To gdybyś dostawał kredyty na hamburgery, noż każdy by poszedł do tego banku i wybrał te kredyty na te hamburgery, szanowni państwo, przecież, tak? Bo no każdy by latał z kwitkiem do hamburgerowni, to wiecie, to jest PRL, to jest jak ta kartki, to jest PRL, to jest komunia, tak? Przecież te kredyty 0% czy 2% to z PRL, tak? PRL, tylko taki jeszcze bardziej złodziejski, prawda? Naprawdę, bo jednak jest niby gospodarka rynkowa, ale z drugiej strony rozdają, tak? czyli muszą komuś zabrać, a w PRL-u to tam, no wiecie, no to już, już dobra, już, no, to bym musiał gadać i gadać, tak? Także widzimy, szanowni państwo, człowiek, który poszedł by i kupił tą nieruchomość tutaj, Którą widzimy to nieruchomość. Fajna ładna! Miło, nie? To nieruchomość, tutaj. Yy, no, i by ją sobie zostawił, i by ją sobie reperował, i podgrzewał. To Szanowni Państwo, do dzisiaj by nic nie zyskał, a gdyby y, straciłby jeszcze, prawda? Oczywiście mógłby taką nieruchomość wynajmować z, z 20 lat temu wynajem takiej nieruchomości, nie wiem ile kosztował na czysto, ile byś dostał 100 funtów, 100 150, nie wiem 100, dwie, nie wiem 90, nie, nie wiem 200, pewnie średnia, średnia zarobku y, netto od, odejmując wszystkie koszty przez 20 lat na tej nieruchomości to jest góra 200, jeżeli ją wynajmiesz, to jest góra 200 funtów miesięcznie. No bo 20 lat temu wynajem nieruchomości był znacznie tańszy, bo to był 2300 czy 300 funtów. Te... Na czysto mówię, bo to dlaczego na czysto? No bo trzeba odjąć przecież wszystkie prace, czas i tak dalej, dlatego ja mówię na czysto, tak? No to góra 300 funtów średnio miesięcznie pewnie przez 20 lat, no to dodatkowo zarobiłbyś 50 patoli, ale byś musiał w to czas inwestować, naprawiać, chodzić za tymi najemcami, przecież przez 20 lat jeden najemca być tam nie mieszkał, tylko pewnie 50 albo 40. Albo 35, bo co pół roku pewnie się ktoś wyprowadza, albo co rok, prawda, z takiej nieruchomości bardzo często, nie? Ale tu widzimy, że ktoś w niej po prostu chyba raczej mieszkał, bo jest taka fajna, ładna, zadbana no, taka, taka ładna taki wiejski domek yy, na dzielnicy Birmingham, prawda, czy tam, przy Be Birmingham, tak? Yy, miasteczko o Portway Place, Cookley. Coś tam, coś tam, prawda. I osoba, tu powtarzam jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Osoba, która, Szanowni Państwo, powtarzam jeszcze raz. Osoba, która zainwestowałaby w 2004 roku 97 tysięcy w złoto, do dzisiaj miałaby prawie milion funtów. A osoba, która zainwestowała w ten dom, no dzisiaj może go sprzedać za 140 tysięcy. Tak. Mieszkała i tak dalej, ale widzimy, tak. Zrozummy to. Ja nie mówię, że złoto wzrośnie znowu tyle nie, przez następne 20 lat. Ja mówię, że może wzrosnąć nawet dwa razy więcej. <noise> Czyli naprawdę do funta brytyjskiego tak no ale może nie, prawda? Przecież ja tego nie wiem ale jeżeli Wielka Brytania będzie drukować kraje będą drukować funty, dolary, eurasy prawda tam złotówki cokolwiek, to jest normalne i nie myślcie sobie, no tak, ale to wtedy wszyscy pójdą po złoto, no nie, szanowni państwo, bo 90% ludzi 90% ludzi na świecie w ogóle nie ma pieniędzy na inwestycje 10%, które czy, czy 20, nie wiem z 80% ludzi w, tych, w Polsce nie ma na inwestycje, 20% które ma to i tak tam Kręcą im coś w banku, czy tam w jakiejś ubezpieczalni, prawda? 10%, która ogląda, szanowni państwo, góra, wiecie: 10% mentalnie Polaków jest w stanie pomyśleć, czy w ogóle ludzkości, nad tym, żeby, czy ma w ogóle pieniądze, żeby w ogóle inwestować, jakoś myśleć, prawda? I tak dalej. No, no mówmy sobie wprost, no taka jest, szanowni państwo, w danym momencie rzeczywistość oczywiście, tak. Tak więc, no większość ludzi woli oglądać, wiecie, no większość ludzi woli oglądać, nie wiem tam jak się dwóch ludzi bije tam w klatce czy na ringo albo kotki lubi oglądać, lubią kotki oglądać, prawda? Albo jakąś komedię, no przecież Szanowni Państwo, góra mentalnie 5% Polaków jest w stanie, czy 10% Polaków może, czy 20% Polaków jest w stanie wysłuchać 45 minutowych wykładów o finansach. I tym miłym akcentem pozdrawiam państwa i do usłyszenia. Oczywiście nie zapominajmy o subskrybowaniu, klikaniu łapeczki w górę i merytorycznym komentowaniu. Pozdrawiam. Cześć.